Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na tej wojnie, na tych wojnach klonów, tych, które dzieją się tu! Trwają wojny klonów, spodziewajcie się wielu bitew tu! Tu 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 tu. No i moi drodzy, już po intro i już klikamy i już zaczynamy i już będziemy lecieć na misję. W ostatniej misji, w ostatniej grze walczyliśmy z Grievousem. Z Grievousem, którym... Czekajcie, oponki, pieniążki pozbieram chwileczkę. Zawsze się to mi się gdzieś tam niebawem przyda oczywiście do, wiecie, do kupowania postaci jej i tak dalej. Dobra, może starczy. Może zbiorę ich wystarczająco na misji, ale bym się nazbierał teraz. Moi drodzy, z Grievousem, którego uznałem za najmniej groźnego przeciwnika. Jak to się... Aha, cały czas mi się myli. No właśnie, Rusan Moon, moi drodzy, zostało zrobione. Dwells of the Droids. W ogóle jak to zaznaczone, że ja tą misję przeszedłem? Czekajcie, z ciekawości tylko. Na Rusanie Shadow of the Malevolence. O, nie, to jest kolejna misja, nie. Niemożliwe chyba. Nie, to jest chyba niemożliwe, czekajcie. Duel of the... Aha, tak, bo ta mapa się tak rozszerza. Dokładnie, mamy trzy drogi. Tak, tu było, że Rusam przeszedłem. Kolejnym etapem jest Shadow of the Malevolence. Jednak, moi drodzy, zostało mi jeszcze dwóch przeciwników do ogarnięcia i do rozwalenia. A jest nią mianowicie Asajj Ventress, Hidden Enemy. To jest misja, chyba kiedy jeszcze nie widziałem, jak ona wygląda. I Battle of Geonosis, co? Nie chce mi się wierzyć, że po raz kolejny będziemy z nim walczyli? Chyba tego nie przechodziłem, jak przechodziłem pierwszy raz. A między tymi dwoma wrogami wybaczcie, ale póki co wybiorę Duku. Dlaczego wybiorę... Aj, źle. A dlaczego wybiorę Duku, moi drodzy? Ponieważ z tej dwójki... Aha, bo tam są misje, a to są dodatkowe rzeczy. No dobra. Ponieważ z tej dwójki, czyli Count Dooku kontra... kontra Asajj Ventress. Count Dooku, Battle of Geonosis. A czy to nie jest jeszcze... Czekajcie, bo mi się wydaje, że jeszcze raz to samo przejdziemy. To, co przechodziliśmy na początku, na otwarciu. Ponieważ Count Dooku, moi drodzy, jest postacią, która kiedyś była Jedi. Jest postacią, powiedziałbym, bardziej honorową. Oczywiście jest cięższym przeciwnikiem, ale jednocześnie z łatwiejszym przeciwnikiem, mimo wszystko. Możemy się go spodziewać, a wydaje mi się, taka Asajj Ventress jest bardziej nieprzewidywalna. Battle of Geonosis, the attempt... Okej, dobra, czyli w następstwie tego, co się stało... Last Core... Okej, wysłamy kilku Jedi znów na Geonosis. W skrócie, moi drodzy. W serialu bodajże wracali dwa razy na Geonosis, jak nie trzy. Była tak zwana druga bitwa o Geonosis, bodajże. Oni cały czas na Geonosis mieli te swoje fabryki droidów, więc... Lecimy z powrotem na Geonosis. Więc wiecie, jak jest. Chyba, że to jest dalsza część tej pierwszej bitwy o Geonosis, bo tak by to troszkę, bym powiedział, wyglądało, że to jest dalsza część bitwy o Geonosis. Tak jest. I oni, tak, i to jest ta dalsza część bitwy o Geonosis. Cały czas to jest początek wojny klonów i technicznie rzecz biorąc, to chyba ten fragment powinien wybrać przed walką z Grievousem, z Grievousem. Wskakuj. Dobra, jest 1 na 10. Ja tutaj mam coś zrobić i nie wiem, co mam zrobić. Wow, ile droidów! Wow, stąd się wycofuj, ziomuś. Tego srebra to my też nie ruszymy. Dobra, moi drodzy, tu nie jest ciekawie. Dobra, czekajcie. U góry jest minimapka. Ja pamiętam, że ja kiedyś grałem właśnie w tego typu level i go nie kumałem kompletnie. O co tu chodzi z tą mapką, z tym wszystkim? Dobra, ja na mapce gdzieś tam jestem odwzorowany i to jest czap. Oczywiście najpierw porobimy wszystkie rzeczy, żeby, wiecie, zdobyć True Jedi i tak dalej. A później będziemy się martwili przechodzeniem dalszym. Wiadomo, jakbyście mnie nie znali, to byście może myśleli, że jestem dziwny, ale myślę, że mnie znacie na tyle, że wiecie, że ja tak po prostu postępuję. Dobra, no jesteśmy tu. Ale nie wiem, co to ma wspólnego. Dobra, tam gdzieś strzeliłem w coś. No jestem w tym sektorze, ale co ja tutaj krócej mam zrobić? Jak ja to mam odbić? Nie wiem, cokolwiek z tym zrobić. To jeszcze... Aha, dobra, czekajcie, kumam powoli. Niebieskie to są nasze jednostki, czerwone to są ich jednostki. I oczywistą oczywistością jest, dobra, aktualnie, że w sumie muszę zniszczyć ich jednostki. No dobra, no to dużo wyjaśniło. Jestem teraz na wylocie. Dobra, weź jakieś torpedki, możesz ty wziąć torpedki? Możesz ty wziąć torpedki.
No to czap. Weź drugą. Dobra, nie możesz mieć drugiej. No to olać. Ci. Dobra, 1-3. Kurde, to jest tyle rozwalania, tyle maksowania. Ci. Łącznie z tym, że mogą rozwalić mnie. No naprawdę, tu jest jak na Wojna Klonów. Ależ lecą. Ło kurde, króci. Kurde, no tylu przeciwników naraz. Nie no, pięknie, to jest mówię, jak na prawdziwych Wojnach Klonersów. A co moi? Cały czas są moi, ej! Ale tu moi giną chyba, tak? Oni giną? Czekaj, stop to działo. Tak jest, ono może coś mi da. Destroy, dobra, i okej, dało mi kupę pieniążków. Ej, nie strzelajcie do mnie, to tylko po pieniążki przyszedłem. Ej. Ziomeczki, nie strzelajcie do mnie. Ja przyszedłem tylko po pieniądz. Dobra, nagle znikli wybuchy, nie. Dość, dobra, kurde, oni cały czas są wypuszczani stąd. Dobra, ja już wiem, o co chodzi, mój drodzy. Ja muszę to zdobyć, ja muszę tutaj, prawda, czy ja mogę to zbudować teraz? Nie, to zostało zniszczone forever. Dobra, jak ja mam to unicestwić? To jest moje pytanie. Bo to nie tak, bo tracę serduszka w ten sposób. Może to mam zniszczyć? Tak jest, w jaki sposób mam to, kurde, zniszczyć? Dobra, i niszcz to, niszcz. Kurde, no w ten sposób prędko tego nie zniszczę. I need a ship. Leadershipa potrzebuje. Dawaj. Kurde. Nie idzie tak źle tym mieczem. Tragicznie. Dobra, idzie tragicznie. Wiesz co? Przejmujemy. Przejmuję ten statek. Gdzie jestem? Dobra, to mi rysuje. Kurde, wiesz co? Tu będzie prościej. Patrzcie, jaki kładę. To jest moje? Nie. Tak jest, muszę to rozwalić. Muszę to. Co jest? Niż to. Dawaj, niszczymy to, co jest? Czemu tam pasek? Nie, jest tam pasek zdrowia, dobra. Wiesz co, weź jeszcze tu, o. Ajajajajaj, no nie, no rozklockowali mnie. Ale pierwsze zniszczyłem, dobra, nie wiem, czy to mnie rozklockowali. Nie wiem, co tam się dzieje w ogóle, moi drodzy, ja tu ginę, robi mi się chaos, jak wiecie. No wiecie co, miałem właśnie powiedzieć, przejmuję twój pojazd, ale przejmuję twój pojazd. W takim razie. Czekaj, dawaj. Dawaj, wal w tego. Co jest? Co mi to wywaliło? Ale normalnie naprawdę, czuć tu klimat moich klonów, jak się patrzy, moi drodzy, w tej grze. Nie wierzę w to, że ja grałem z nią x miesięcy, lat właściwie temu. No kurde, stwierdziłem, że jest taka scena. Naprawdę nie wierzę w to, co teraz tu wymawiam. Ale naprawdę, moi drodzy, tak było. Ja tak kurde wtedy stwierdziłem, że kurde, to w ogóle jest jakieś auto namierzanie, coś czadowe. Piu. Więc nie wierzę, że takie rzeczy o tym opowiadałem. Dobra, no tutaj możemy wejść tylko osobiście. Nie przekroczy nam tych drzwi żadna maszyna. Czyli będzie, moi drodzy, cięży. Ale spokojnie, nie z takimi rzeczami sobie radził tutaj. Co ja to w ogóle ciacham? Ciacham, w jakiś sposób ciacham, ale kurde, gdzie to powoli. Ale nie szkodzi, mamy czas. Wojny klonów potrwają kilka lat potrwają wojny klonów. Super, moi drodzy, jak wiecie, ja lubię sobie pośpiewać, nawet na wojnie, nawet na froncie. Lubimy pośpiewać. Także ciachamy. Udało mi się fajnie przed nimi schować, oni mnie teraz nie widzą, więc ja sobie mogę ciachać do woli. I zniszczony kolejny fragment i czas. I pieniążki lecą. I bitwa o Geonosis trwa nadal. I dobra, mamy tutaj udostępniony stateczek. I są oczywiście udostępnione też pieniążki. Jak wiecie, ja się nigdy pieniążkom nie oprę. Szczególnie tym tutaj, bo no. Kurde, tu mi znikł, było więcej tych statków. Znikł mi jeden, był bliżej i był bliżej. Dobra, 6-10. Okej, okay, tu coś jeszcze jest do zniszczenia. 2-5, okej, okay. To kurde, żeby kupę czasu stracić, powinien na maksowanie tego czegoś. Dobra, zostały mi jeszcze 2 te do zniszczenia. Tylko są właśnie chyba te 2, do których ja nie wejdę, nie? Dobra, do tego wejdę, nie jest źle. Dawaj, dobrze idzie. Dopóki nie idą na mnie droidy, idzie bardzo dobrze. Idzie bardzo dobrze. Come on, wojny klonów, wygramy. Dobra, nie powinniśmy się łudzić, że wygramy, bo oczywiście nie wygramy wojny klonów. Ajajajaj, no i właśnie tych baranów nie chciałem tutaj. Ale dobra, spójrzcie, tam ci ich. Co ci robią? Widzicie kita i tego?
Kiedy Animus odbijali po prostu stałkę. Co za goście, po prostu. Wojny klonów, giną dziesiątki tysięcy po prostu ludzików i klonów, kurde, a ci się odbijają piłeczkę. No i co za goście! Dobra, moi drodzy, jeszcze zostało nam jeden do rozwalenia, ale została nam też to kurde kupa sekretów i jak wiecie, wszystkiego tam 2 na 5 podblokowałem i ja bym chciał odblokować tego więcej, więc nie spadaj, bo tu chyba można spaść, ja bym bardzo nie chciał spaść, no w tym momencie. Walczymy o każde pieniążki, ale już chyba tutaj nie ma za dużo tych pieniążków ukrytych. Dobra, lecimy rozwalić więc ostatni. I nitro, w ogóle to ma nitro, widzicie? Przez chwilę się bałem, zaczęło mi lecieć iskry, czyli że się zepsułem, ale nie, po prostu dostałem jeszcze strzałą. Ale nie, moi drodzy, to jest po prostu... Dobra, dawaj, tutaj jest jakaś wajcha. Po co ta wajcha? Czy ona zdejmuje to? Aha, czyli w tym poprzednim przypuszczeniu też się to dało zdjąć. Tylko ja frajer, żebym tego nie wpadł na to. Ale ja się tu nie frajer schowam i będę se to bił. Będę se to powoli bił. Ja se to będę ciochał powoli, spokojnie. No i tak, moi drodzy, leci ten czas na tej wojnie. Tak leci powoli czas na tej wojnie. Ciach. I zniszczoni separatyści. No nie do końca, bo dopiero zdjąłem im, wiecie, te osłony. Niestety gra nie pozwoliła zabrać wszystkich pieniędzy. No co za gra! Odlatują złodzieje androidów. Walić w nich ze wszystkich dział tą prototyp Gwiazdy Śmierci w skali mikro. Nie, piu. I ściągnięty na glebę. I jeb na glebę. I dawajcie. I teraz z nich wyleci, no właśnie, ten kurz. I to była bardzo fajna scena w filmie. I ja się teraz poszli na siebie, nie? I tu. W tych dymach wszyscy po prostu strzelali, w ogóle nie wiedzieć to w kogo. Swoją drogą, czy nielogicznie byłoby się wtedy właśnie schować, padnąć i kurde przeleżeć, aż dym opadnie, a niech sobie oni walą na wprost, to kurde nie wiem, ale... Koniec! Bez jaj! Ledwo mi przekroczyło 10 minut, żeby zrobić reklamy. Ledwo. No. Dobrze, moi drodzy, no blokowałem dość mało postaci. Czuję, że to będzie ta gra, gdzie tych postaci będziemy dużo niestety musieli kupić. No niestety, tutaj będziemy kupować postaci, bo w levelach, jak widzimy, za dużo ich nie odblokujemy. No cóż. Bywa. Moi drodzy, no fajnie poszło. Szybki sobotni odcineczek, bo chyba go w sobotę puszczam. Patrząc na mój grafik. Nie wiem, bo w sumie zabawne jest to, że jest na przykład wyszła gazetka z Pokemonami i jest poniedziałek, jak ja to kręcę i wiem, że ma być czwartek. No dobra, nieważne. Dziękuję wam za kolejny wspólny level. Mało to odblokowałem, mało. Ale mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie oczywiście odblokuję, mam nadzieję, więcej. Przejdę więcej, będzie się działo również więcej i dłużej przede wszystkim. Bo tu czuję, że to chyba nie, chociaż nie, no może to jest koniec. Ale w związku z pierwszym levelem to strasznie było krótko. Strasznie. Dzięki za kolejny, wpadajcie na klikanie subskrypcji, wpadajcie też na inne Gwiezdne Wojny, które były na tym kanale, tak samo jak i wpadajcie na mój kanał z podróbkami, gdzie również Gwiezdne Wojny często bywały, tak? Także dużo się tutaj gwiezdnowojennych rzeczy dzieje, u mnie dzieje. I jeszcze raz wielkie przedzięki, że byliście, zostawcie jakikolwiek ślad. Bye!